Większość ludzi marzy o pięknej sylwetce, czy tym, by poszerzać zasób swojego portfela, ale już mało kto interesuje się tą potężną bazą danych, która oddziałuje na każdy aspekt naszego życia. No właśnie, czy zdawałeś sobie sprawę, że rzeczy, które codziennie robisz, mogą niszczyć prawidłowe funkcjonowanie mózgu? Niektóre czynności mogą wydawać się z pozoru niewinne, ale gdy przeradzają się w nawyk, stają się dla nas naprawdę groźne. Możesz powiedzieć, mówisz tak tylko, żeby przyciągnąć moją uwagę. Jednak niezależnie od tego, czy mi wierzysz czy nie, powinieneś to zobaczyć. A więc o czym dokładnie mówię? Numer 1. Robienie ciągle tego samego. Powiedzmy sobie szczerze, żeby osiągać ponadprzeciętne wyniki, trzeba mozolnie powtarzać pewne czynności do momentu, aż przyniosą nam oczekiwane rezultaty. Jednak nie mówię tu o tym, by przekształcać całą strukturę tego, co robimy, a jedynie lekko modyfikować pewne czynności, bo kiedy cały czas robisz to samo, plastyczność mózgu postępuje znacznie wolniej. Jest to związane z mechanizmami neuroplastyczności, czyli zdolnością neuronów do tworzenia nowych połączeń synaptycznych i modyfikowania istniejących w odpowiedzi na pewne środowiskowe doświadczenia. Brak odpowiedniej stymulacji może prowadzić do tego, że w naszej bazie nie powstają nowe połączenia, co z kolei ogranicza funkcję tego organu. A teraz spójrzmy, jak wygląda życie przeciętnego Kowalskiego. Wstaje rano i je to co zwykle. Następnie idzie do pracy tą samą drogą. W pracy wykonuje zadania, które wyznaczył mu szef i w zasadzie nie różnią się od tych z dnia poprzedniego. W biurze rozmawia tylko po polsku, a w przerwie obiadowej po raz kolejny zamawia ulubioną kanapkę z warzywami. I teraz zastanów się, w jaki sposób ktoś taki ma się rozwijać. To jest niemożliwe, ale możemy zaradzić temu problemowi na kilka sposobów. Pierwszy, bardzo prosty, to robienie rzeczy niedominującą ręką. Takie zadania wymagają większej koordynacji, przez co aktywujesz pewien obszar mózgu zwany muszczkiem. Czyli na przykład, jeżeli dotychczas myłeś zęby prawą ręką, spróbuj użyć do tego lewej. Numer 2 to wzięcie piłki i przerzucanie ją z lewej do prawej ręki, nieco ponad głową. Wydaje się to wręcz dziecinne, ale w ten sposób przyczynia się do wzrostu ilości połączeń między neuronami w mózgu. Numer 3 jest to zadanie długoterminowe, czyli wyznaczenie istotnego dla nas celu. Musisz pamiętać, że niezależnie od tego, jaki on będzie, zaangażowane są te same obwody neuronowe. I na przykład według Andrew Hubermana obwody te oceniają dwie rzeczy. Numer 1 to wartość celu i czy warto do niego dążyć. Jeżeli powiesz sobie, że za rok chcesz odbyć podróż na Marsa i zarobić miliard dolarów, a codziennie siedzisz na kanapie oglądając Netflixa, twój mózg nie potraktuje tego poważnie. I numer 2, jakie niezbędne działania muszę podjąć, co oznacza, że im dalej znajduje się cel, tym mamy mniejszą motywację do tego, by angażować się w pewne zachowania. Możesz zapytać, skąd mam wiedzieć, że jest on odpowiedni? Moim najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy jest on dopasowany do mnie, to zwizualizowanie sobie go. Jeżeli czuję przy nim lekki niepokój, to oznacza, że mózg widzi go jako coś, co jest w moim zasięgu. Numer 2. Słuchanie negatywnych wiadomości. Problem polega na tym, że wielu ludzi lubi się bać, bo to powoduje, że ich obecny byt jest w jakiś sposób zagrożony, a co za tym idzie, w ich mózgu włącza się mechanizm przetrwania. To biologiczna tendencja wynikająca z najbardziej pierwotnych potrzeb, gdyż negatywne informacje mogą oznaczać zagrożenie, a kiedy nasz mózg wyczuwa, że obecnie lub w najbliższej przyszłości czyha na nas coś niebezpiecznego, natychmiast reaguje. Pewnie zapytasz, ale dlaczego lubią? Przecież w tym nie ma nic przyjemnego. Uwaga! W momencie, kiedy ludzie zdają sobie sprawę, że mogą stracić to, co obecnie mają, w ich życiu pojawia się pewne poczucie sensu, którego dotychczas mogło brakować. Gwarantuję ci, że kiedy twoje życie jest nudne, masz potrzebę bodźcować się emocjonalnie. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku relacji damsko-męskich. Jeżeli życie jednego z partnerów jest nudne, to na 99% zacznie wykazywać toksyczne zachowania, bo próbuje wypełnić pustkę, która jest u niego lub niej w środku. Ale niesie to za sobą bardzo negatywne skutki. W ten sposób narażasz się na stale podwyższony poziom kortyzolu, a jego wysoki poziom prowadzi do zwiększonej aktywacji układu limbicznego. Kiedy część ta działa nie tak jak powinna, pojawiają się u ciebie trudności w regulacji emocji, czego konsekwencją są wahania nastroju oraz podwyższony poziom lęku. I w ten właśnie sposób, zamiast wypełniać pustkę, powoduje, że staje się ona jeszcze większa.
A jeżeli mnie wierzysz, to spójrz na osoby, które żyją w ten właśnie sposób. Jak zombie reagują na sytuacje, o których usłyszą w telewizji, nie zdając sobie sprawy, że w większości to nie sytuacje, ale ich własne interpretacje powodują wściekłość czy zgorzknienie. Ale ta perspektywa jest zbyt wygodna, więc nie dokonują żadnych zmian. Numer 3. Przesiadywanie w ciemności za dnia i zbyt duża ekspozycja na światło w nocy. W naszym mózgu znajduje się coś, co nazywamy jądrem nadskrzyżowaniowym i zlokalizowane jest ono w podwzgórzu i pełni kluczową rolę w regulacji rytmu okołodobowego organizmu, który wpływa na wiele procesów fizjologicznych, takich jak sen, czuwanie oraz wydzielanie hormonów. Tak zwane SCN odbiera sygnały o świetle i ciemności z siatkówki oka, następnie przekazując je do innych obszarów mózgu, takich jak jądro nadskrzyżowaniowe przywspółczulne oraz jądro nadskrzyżowaniowe współczulne, aby zsynchronizować zegar biologiczny z cyklem 24-godzinnym. Regulacja rytmu okołodobowego przez SCN odbywa się na podstawie kontroli wydzielania melatoniny przez szyszynkę. W ciągu dnia, kiedy widzimy światło, produkcja melatoniny jest hamowana, natomiast w ciemności produkcja melatoniny wzrasta. Choć melatonina często jest nazywana hormonem snu i sam często tak mówię, to jej rola w jego regulacji jest nieco bardziej złożona. Melatonina pomaga organizmowi przygotować się do snu, jednak jest jednym z wielu czynników, które wpływają na ten proces oraz regulację rytmu dobowego organizmu. Dlatego przebywanie w ciemności za dnia może całkowicie zakłócić rytm snu i czuwania, ponieważ organizm będzie otrzymywał sprzeczne sygnały z otoczenia. Ponadto brak światła może wpłynąć na poziomy neuroprzekaźników, takich jak serotonina, które są kluczowe dla naszego samopoczucia oraz zdrowia psychicznego. Już dziś wiemy, że do jej produkcji potrzebne są określone warunki oświetleniowe. W przypadku niskiej ekspozycji na światło, poziomy serotoniny mogą spaść, co prowadzi do zaburzeń nastroju i zwiększonego ryzyka depresji. Co ważne, brak światła, tym bardziej z samego rana, prowadzi do zmniejszenia aktywności hipokampu, czyli regionu mózgu związanego z pamięcią oraz uczeniem się, co bezpośrednio oddziałuje na funkcje poznawcze. Dlatego przeprowadź test. Prześpij dzisiejszą noc w warunkach kompletnej ciemności do tego stopnia, że nie będziesz w stanie nawet zlokalizować najbliższej ściany. Następnie po pobudce nie rób nic, tylko od razu wystaw swoje oczy na naturalne światło, tylko nie patrz bezpośrednio na słońce. Na własnej skórze, a w zasadzie na własnych oczach, przekonasz się, jak potężny efekt może to wywołać. A teraz zastanówmy się, jak zaczyna dzień większość ludzi. Pochylona nad telefonem w ciemnym pomieszczeniu. Chyba nie można zrobić już nic gorszego. I działa tu również w drugą stronę. Nocna ekspozycja na światło niebieskie emitowane przez wiele źródeł sztucznego oświetlenia może hamować produkcję melatoniny, co bezpośrednio przekłada się na jakość odbywanego snu. I mówię tu również o żarówkach, które świecą nad naszymi głowami. Ostatnie badania, które również przytacza wyżej podany Andrew Huberman, coraz częściej wskazują na to, że to czerwone światło również może go zaburzać, choć potrzebujemy więcej prac, by uznać to twierdzenie za prawdziwe. Co ważne, nasi przodkowie nie mieli takiej ekspozycji na światło w nocy, jaką my mamy dzisiaj. W ciągu dnia, gdy byli aktywni, mieli dostęp do naturalnego światła słonecznego, które dyktowało ich rytmem dobowym, a w nocy, kiedy zapadał mrok, mieli ograniczoną widoczność, więc odpoczywali, co pozwalało im na regenerację organizmu. O czym warto wspomnieć, to że w jednym z badań na zwierzętach stwierdzono, że ekspozycja na sztuczne światło w nocy może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu mitochondriów, takich jak zmniejszenie aktywności enzymów mitochondrialnych, zmiany w strukturze błony mitochondrialnej oraz zmniejszenie liczby i rozmiaru mitochondriów. Odpowiednie funkcjonowanie mitochondriów jest kluczowe dla produkcji energii w organizmie. Mitochondria są odpowiedzialne za proces oddychania komórkowego, który umożliwia wykorzystanie składników odżywczych do produkcji energii w postaci ATP. Zaburzenia w ich funkcjonowaniu, takie jak zmniejszenie aktywności enzymów mitochondrialnych, prowadzą do zmniejszenia wydajności energetycznej komórek i zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu, czyli tak zwanego ROS. Wysoki poziom ROS przyczynia się do uszkodzenia komórek, czego skutkiem jest m.in. rozwój chorób neurodegeneracyjnych. Numer 4. Przestymulowanie social mediami. Przestymulowanie social mediami
może negatywnie wpływać na nasz mózg, ponieważ wprowadza go w stan ciągłej aktywacji oraz pobudzenia. Jednym z mechanizmów, który za to odpowiada, jest układ nagrody. W odpowiedzi na bodźce nagradzające, takie jak na przykład jedzenie czy spożywanie różnych substancji, mózg uwalnia dopaminę, co powoduje odczuwanie przyjemności i motywację do podejmowania działań prowadzących do ponownego doświadczania tej nagrody. I social media są takim bodźcem, jednak przestymulowanie układu nagrody zmniejsza wrażliwość mózgu na dopaminę. W takiej sytuacji, aby osiągnąć ten sam poziom nagrody, potrzebne są coraz większe ilości bodźców, co po prostu prowadzi do uzależnienia i tak oto niektórzy nie potrafią pójść do toalety bez telefonu w ręce. Osoby, które nadmiernie przeglądają media społecznościowe, doprowadzają do zmian w swoim mózgu, w tym do zmniejszenia się gęstości szarej masy w obszarach związanych z kontrolą impulsów. Innymi słowy, nadmierna stymulacja prowadzi do zaburzeń w kontroli zachowań oraz emocji. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz artykuły, gdzie opisane są przypadki dzieci, które potrafiły pomawiać swoich rodziców, bo zabrali im dostęp do telefonu. I mimo, że nie jest to stanowisko naukowe, a jedynie moja subiektywna ocena, to te dwa zjawiska mogą być główną przyczyną takich zachowań. Jeżeli masz taką możliwość, spróbuj się od nich odciąć na kilka dni. Prawdopodobnie zaczniesz odczuwać dziwny niepokój. A teraz pomnóż ten niepokój razy 10 i to właśnie odczuwają osoby, które opierają na nich całe swoje życie. Naprawdę powinniśmy o tym poważnie pomyśleć. Numer 5. Nieprawidłowe oddychanie. Mówię tu przede wszystkim o płytkim oraz szybkim oddychaniu przez usta. Kiedy oddychamy w ten sposób, organizm pobiera mniej tlenu niż w przypadku spokojnego oraz głębokiego. Dzieje się tak, iż powierzchnia płuc, w której następuje wymiana gazowa, jest ograniczona, co prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu, który jest transportowany przez krew. Ponadto płytkie oddychanie może prowadzić do zwiększenia stężenia dwutlenku węgla we krwi, co wpływa na funkcjonowanie mózgu. Wysokie stężenie tego pierwiastka prowadzi do zaburzeń w przepływie krwi, co z kolei może skutkować niedotlenieniem mózgu. Wyobraź sobie, że zawodnik wychodzi do swojej pierwszej walki. W jego płucach, gdy nie kontroluje oddechu, zbiera się dwutlenek węgla, przez co automatycznie negatywnie wpływa na wydajność fizyczną, a także na skuteczność podejmowanych działań. I dokładnie ten sam mechanizm występuje w przypadku dużych przemówień publicznych. Dlatego moja porada brzmi następująco. Na co dzień staraj się oddychać przez nos. Dlaczego? Otóż nos jest skomplikowanym narządem, który pełni wiele funkcji, w tym filtruje, ogrzewa i nawilża powietrze przed tym, zanim trafi ono do płuc. Dzięki temu powietrze do niego docierające jest czystsze czy wilgotniejsze, co pomaga w lepszym wchłanianiu tlenu oraz przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Z kolei oddychanie przez usta prowadzi do nadmiernego wchłaniania powietrza, co przyczynia się do nadmiernej pobudliwości. Jednak mówię tu o przypadkach z życia codziennego, kiedy spacerujesz czy pracujesz. Po drugie, ucz się, jak go kontrolować poprzez różnego rodzaju medytacje. A jeżeli już dojdzie do sytuacji stresowej, wykonaj tak zwane oddychanie pudełkowe lub zwykły fizjologiczny wdech, polegający na tym, że bierzesz podwójny, mocny wdech przez nos i wydychasz. Numer 6. Przejadanie się. W momencie, gdy spożywamy za dużą ilość jedzenia w krótkim czasie, organizm w jakiś sposób musi poradzić sobie z trawieniem, co wymaga intensywnego zaangażowania układu pokarmowego oraz metabolicznego. W związku z tym krew zaczyna napływać do jelit, aby wspomóc proces trawienia, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi do mózgu. Ponadto przejadanie się może prowadzić do zwiększenia stresu oksydacyjnego w tym organie. W związku z tym w mózgu zwiększa się poziom wolnych rodników, co bezpośrednio prowadzi do stanów zapalnych. Wolne rodniki są cząsteczkami, które powstają w wyniku naturalnych procesów w organizmie, a także pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV i zanieczyszczenie środowiska, więc jakość powietrza w naszym otoczeniu jest również niezwykle ważna. Następnie wysoki poziom wolnych rodników prowadzi do uszkodzeń DNA, białek i tak dalej. W efekcie skazuje się na pogorszenie funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga czy zdolność do podejmowania decyzji. Dlatego od czasu do czasu warto rozważyć prowadzenie postu 16-8 do swojego stylu życia. Jest to metoda, w której dzienny czas spożywania posiłków jest ograniczony do 8 godzin, podczas gdy pozostałe 16 przeznaczamy na to, żeby nic nie jeść.
Uściślając, w tym czasie można pić wodę, herbatę lub kawę bez jakichkolwiek dodatków. Dzięki temu uruchomimy proces autofagii. Jest to stan, w którym komórki organizmu usuwają oraz recyklingują uszkodzone lub zbędne białka, a niesie to za sobą wiele korzyści dla zdrowia. To bezpośrednio prowadzi nas do punktu numer 7, czyli nadmierne spożywanie mięsa oraz węglowodanów. Na temat węgli wielokrotnie się wypowiadałem, dlatego dzisiaj skupimy się tylko na mięsie. I nie chodzi mi o to, żeby całkowicie z niego zrezygnować, jednak białka zwierzęce, zwłaszcza mięso czerwone, zawierają duże ilości aminokwasów rozgałęzionych, takich jak leucyna, które stymulują mTOR. mTOR to ważny szlak metaboliczny, który odgrywa istotną rolę w regulacji wzrostu komórek i produkcji białka. Jednakże jego nadmierna aktywacja może prowadzić do różnych chorób, w tym wpłynąć na funkcjonowanie mózgu. I pewnie nieraz słyszałeś ludzi, którzy mówią: jem mięso i nigdy nie czułem się tak dobrze. I tak, w wielu przypadkach to jest prawda, gdy zwiększona aktywność mTOR może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych, ale długoterminowo przyspieszać proces starzenia się mózgu i zwiększać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. W ten sposób zwiększamy stężenie białka beta-amyloidu, którego twoja baza danych nienawidzi. O czym również wspomina dr Gundry, to że czerwone mięso zawiera cząsteczkę cukru nazywaną NU5GC, która nie występuje naturalnie w ludzkim organizmie. Kiedy jemy na przykład wołowinę, nasz układ odpornościowy może pomylić go z innym cukrem o podobnej strukturze zwanym NU5AC, który jest obecny w ludzkim organizmie. Wtedy nasze ciało może przypadkowo zaatakować wyściółkę naszych naczyń krwionośnych. Ta reakcja może prowadzić do stanów zapalnych, a to na pewno nie jest nic zdrowego dla naszego mózgu. Dobra informacja jest taka, że ryby i kurczaki nie zawierają tej cząsteczki, więc ich jedzenie nie prowadzi do takiego ryzyka. A więc jeżeli już chcesz je spożywać, skup się na tych dwóch rodzajach. Numer 8 to izolacja społeczna. Jak twierdzi profesor na Uniwersytecie Stanforda, Geoff Cohen, przynależność nie jest tylko delikatnym konstruktem. To właściwie coś, co ma bardzo poważne konsekwencje. Jej brak jest powiązany z różnymi chorobami czy przedwczesną śmiercią. Dodatkowo naukowcy z Harvard Medical School jasno wykazują, że brak regularnych kontaktów społecznych jest związany z większym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak na przykład Alzheimer. Co ważne, izolacja społeczna prowadzi do zmian w mózgu, które mogą skutkować zmniejszeniem się jego objętości w obszarach odpowiedzialnych za funkcje poznawcze oraz emocje. I możemy się oszukiwać, mówiąc: ja jestem inny, ja nie potrzebuję ludzi w moim życiu. Ale patrząc na to z czysto naukowej perspektywy, po prostu nie potrafimy żyć inaczej. Tak wygląda biologia. Jesteśmy istotami społecznymi, a nasze mózgi zostały zaprojektowane do funkcjonowania w grupie, niezależnie od tego, czy jesteśmy introwertyczni, czy ekstrawertyczni. Możemy być bardziej lub mniej skłonni do interakcji społecznych, ale nie możemy całkowicie zrezygnować z kontaktów z ludźmi. Jednak mówimy tu o małych grupach, a nie dużych skupiskach. Dlatego ważne jest, abyśmy starali się utrzymać zdrowe relacje z innymi ludźmi, a przede wszystkim z naszą najbliższą rodziną. Dlaczego? Otóż dlatego, że często łączą nas silne więzi emocjonalne, które są ważne dla naszego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Tego nie doświadczymy, wychodząc na miasto z kolegą, czy spotykając się przez rok z jakąś dziewczyną lub chłopakiem. Numer 9, który jest moim zdaniem najważniejszy, czyli niewysypianie się. Podczas snu mózg regeneruje się, uporządkowuje wspomnienia oraz dosłownie oczyszcza się z toksyn. Dokładniej, podczas fazy NREM mózg obniża aktywność naszego ciała oraz mózgu, co umożliwia mu oczyszczanie się z nagromadzonych toksyn, w tym z beta-amyloidu. Ponadto, podczas fazy NREM mózg konsoliduje i przechowuje wspomnienia poprzez wzmocnienie połączeń między neuronami. Natomiast podczas fazy REM mózg przetwarza oraz integruje emocje, co pozwala na ich regulację w ciągu dnia. A więc niespędzanie wystarczającej ilości w tych fazach będzie niosło za sobą niezwykle negatywne skutki, o czym prędzej czy później się przekonasz. Pytanie brzmi: czy mogę spać więcej niż 8 godzin? Jeżeli czujesz się lepiej, jesteś aktywny fizycznie, nie sądzę, by był to duży problem. Osoby, które śpią powyżej 8 godzin, zazwyczaj mają problemy z wysokiej jakości snem, więc w ten sposób rekompensujesz stratę,
którą poniosłeś w ciągu nocy. Jeżeli natychmiast chcesz podwoić siłę swojego mózgu, musisz koniecznie zobaczyć ten odcinek. Do zobaczenia tam i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.